W gminie Słupia Konecka od pewnego czasu trwają rozgrywki Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej, którą organizuje Ryszard Szproch. Odbywają się też turnieje w różne dyscypliny. Teraz zrodził się pomysł na utworzenie tam klubu sportowego. No nie mamy klubu sportowego jeszcze na terenie gminy, ale jeszcze, tak. Plany są. Co prawda na razie amatorskie. Chcemy tak amatorsko ten sport krzewić, ale właśnie tu takim motorem, źle to powiedziałem, ale osobą, która zainicjowała takie działania na terenie naszej gminy, to był ksiądz wikary Piotr Kszczot, który podjął się treningu z ministrantami co sobotę. Regularnie, tak. Co sobotę zaczął tam organizować ministrantów. Najpierw byli ministranci, potem objęło to teren nie tylko parafii, ale już też przyjeżdżali młodzież, dzieci z całej gminy. W pierwszym roku bardzo ładnie to wyszło, ale był niedosyt. Jak to się okazuje, że jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zajęcia prowadzone przez księdza odbywają się w każdą sobotę w Słupi Koneckiej. W każdy weekend odbywa się też wspominana już gminna amatorska liga piłki siatkowej. Udział w niej biorą drużyny z niemal każdej miejscowości. W gminie Słupia uruchomione zostały też zajęcia Akademii Piłkarskiej Korony Kielce. W zasadzie rodzice zadecydowali, że dzieci jeżdżą na treningi dwa razy w tygodniu, wtorki, czwartki też właśnie na salę gimnastyczną w Pilczycy, gdzie trener z Korony, powiedzmy, też trenuje. Właśnie głównie to są uczniowie młodszych klas czwartej, ale też takich do czwartej, druga grupa to ci starsi. Także są tak jakby na dwie grupy. No i pierwsze efekty są, bo mecz, no, był taki turniej w Radoszycach. Ci nasi młodsi zdobyli drugie miejsce wśród tej akademii. To było 6 gmin. Także z naszego województwa tam też było Porzecze, był Strawczyn, Radoszyce, nie pamiętam wszystkich tych gmin, ale między gminnymi. Ci starsi zajęli czwarte miejsce, no ale wszystko przed nami, bo my jesteśmy najmłodszymi uczestnikami tej akademii. Duże zainteresowanie sportem przejawiające się w wielu działaniach zmusiło włodarza do pomyślenia o utworzeniu klubu sportowego. Dotychczas w naszym powiecie takowego nie miały tylko dwie gminy, właśnie Słupia Konecka oraz Ruda Maleniecka. Myślimy o czysto piłkarskim, amatorskim jakimś klubie takim sportowym. W Słupi? W Słupi, tak. Chcieliśmy w Słupi, bo też takie rozgrywki się odbywają latem w piłkę nożną, a trochę tych drużyn z roku na rok tak malała nam liczba uczestników. My tu po tych działaniach teraz widzimy, że jest zainteresowanie sportem większe na terenie gminy. Sprawie utworzenia klubu na pewno będziemy się dalej przyglądać.